Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. krytyki rządu dobrej zmiany, Donalda Trumpa czy ośrodku władzy w USA. Proszę. Ja chciałabym taką rzecz. No dobrze, co w takim razie jeszcze nasz rząd? Ja ciągle krytykujecie, a już pan Piński to już w ogóle doprowadza mnie do obłędu. Ciągle krytykujecie ten rząd państwo. No to co on jeszcze ma? No ja mówiłem, nawet pisałem o tym, co powinien zrobić. Właśnie. Wejść w układ z Putinem? Nie. Uchowaj Boże. Uchowaj Boże. Przede wszystkim Putin nie chce wchodzić w żadne układy z nami, więc największy jest ambaraż, żeby dwoje chciało naraz. To jest niemożliwe. Po pierwsze dlatego, że Rosja prowadzi na Ukrainie wojnę z NATO, która tylko się nie angażuje w bezpośrednie działania militarne, natomiast we wszystkie inne tak, finansowo, wywiadowczo, dostawy broni, propaganda, we wszystkie inne działania się angażuje. Natomiast nasi umiłowani przywódcy powinni moim zdaniem wyciągać dla Polski korzyści z tego, że Polska jest w NATO. Przyjechał pan o takim barterze. Nie. Przyjechał do Polski prezydent Biden. Prezydent Biden, który wielokrotnie podkreślał wcześniej, że chciałby wzmocnić wschodnią flankę NATO. No to świetnie. To świetnie. Tym bardziej, że Sejm uchwalił ustawę o obronie ojczyzny, która przewiduje powiększenie armii polskiej do 300 tysięcy żołnierzy. Ale rotacyjnie. Nie, do 300 tysięcy żołnierzy. Taki ma być stan docelowy. To znaczy, że 200 tysięcy żołnierzy tych dodatkowych trzeba uzbroić. Przecież jeszcze ich nie ma. Trzeba ich uzbroić. Więc jeżeli prezydent Biden powiada, że chciałby wzmocnić wschodnią flankę NATO, to pan prezydent Duda nie powinien się zadowalać, że go poklepie po ramieniu i komplementów mu nasadzi, tylko zaproponować prezydentowi Bidenowi, żeby Stany Zjednoczone sfinansowały uzbrojenie tych 200 tysięcy żołnierzy. No to by oznaczało wzmocnienie wschodniej flanki NATO o 200 tysięcy wojska, które jest rozlokowane na samym skraju obszaru obrony, więc to nie byłaby to bezczelna propozycja, pozbawiona ryzyka zresztą, bo jeżeli prezydent Biden by odmówił, no to gorzej by nie było, więc tyle tylko, że no nie wiem, mógłby sobie coś złego pomyśleć o panu prezydencie Dudzie, ale jak mówię, To było do osiągnięcia, no a przynajmniej do spróbowania. Druga sprawa to Stany Zjednoczone wykorzystały wojnę na Ukrainie do chwycenia całej Europy za twarz. No to dobrze, w takim razie jak tak, to druga prośba, którą powinien skierować pan prezydent Duda do prezydenta Bidena, żeby Stany Zjednoczone nacisnęły na Niemcy, żeby Niemcy natychmiast zakończyły wojnę hybrydową przeciwko Polsce i odblokowały pieniądze. O, to jest myśl. No to jest druga myśl, bo to tam pierwsza też. No dlaczego? Pani Barbaro, no mówię, gorzej by nie było, abyśmy się przekonali, co oznaczają deklaracje o wzmocnieniu. Jak wygląda dyplomacja i co jest obgadywane, także to zostawmy. Natomiast to... Dlaczego, proszę pani, dyplomacja wygląda tak, że rozmawiają... Myślę, że są poruszane. Rozmawiają brutalnie i szczerze, bo tam nie ma tam jakieś na kwieciste przemówienia, tylko trzeba załatwić sprawę, bo on tam przylatuje na półtorej godziny i musi załatwić sprawę i trzeba wykorzystać ten czas efektywnie. Druga sprawa to ta wojna hybrydowa. No ale nikt nawet nie spróbował. Premier Morawiecki rozstawia po kątach całą Europę,
tam wroga wszystkich. Oni mu wyrozumiale pozwalają na to, ale forsy nie odblokowują. No to co z tego gadania wynika? Nic. Nic. Więc... Czy kiedykolwiek wynikało? Dlatego no. Bardzo dobrze, że jest projekt niepłacenia składki, a druga rzecz, tak jak Syriusz Wolski proponował, wziąć kredyt, pożyczkę, a poza tym ja wierzę, że my sobie damy radę. Ale od kogo wziąć kredyt? Ale którego? Ale którego? Proszę pani, nie, to... Światowy nie da nam pożyczki? Nie wiem, skąd mogę się wypowiadać, nie mogę się wypowiadać w imieniu Banku Światowego. Wypisała z tej Unii. No. To znaczy, jak głosowałam przeciw. No to tak, tylko że jeżeli po pierwsze to nie jest jeszcze pomysł rządowy, tylko Solidarnej Polski, to może być taki ten, tylko taki balon próbny. Natomiast, no to dobrze, spróbujmy się zastanowić, co by było, gdyby Polska wstrzymała się z płaceniem składki. No co by było? No nie wiem, ale bardzo możliwe, że to by był wstęp do wyprowadzenia Polski w ogóle z Unii, bo państwo, które nie płaci pieniędzy, do których płacenia się bezwarunkowo zobowiązało w traktatach ratyfikowanych, no to łamie te traktaty. A tam cię nie łamią? Nie, właśnie nie, więc to na tym polega cały problem. Co moje, to twoje, a co moje, to nie rusz? W pewnym sensie, zaraz powiem w szczegółach. Otóż Polska, wstępując do Unii Europejskiej, ratyfikowała traktat akcesyjny. No i to 1 maja 2004 roku. 10 października 2009 roku Polska ratyfikowała traktat lizboński. Traktat lizboński zawiera, tak, na co się powołuje na przykład pan minister Ziobro, zawiera zasadę przekazania, która mówi, że Unia Europejska ma tylko takie kompetencje, jakie zostały jej przekazane przez państwa członkowskie. Na to się powołuje nasz rząd. Ale traktat lizboński zawiera jeszcze jedną zasadę, mianowicie zasadę lojalnej współpracy, która z kolei stanowi, że państwo członkowskie musi powstrzymać się przed każdym działaniem, które mogłoby zagrozić urzeczywistnieniu celów Unii Europejskiej, niezależnie od kompetencji przekazanych. Więc wystarczy wpisać, że celem Unii Europejskiej jest praworządność, cokolwiek by to miało oznaczać. No i państwo musi się wstrzymać przed działaniami na przykład takimi, żeby powołać Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym. No i Europejski Trybunał Sprawiedliwości właśnie soli nam 1 000 000 euro kary każdego dnia. Już tam się nazbierało tego nawet nie wiem ile, prawie 200 milionów euro. No i jak my chcemy uzyskać kredyt z Banku Światowego, jak ciąży na nas kara prawie 200 milionów euro, bo za... I pomału Unia idzie w dół. Nie. Proszę pana, nie. Nie. Unia nie idzie w dół. Unia była potrzebna Niemcom po to, żeby tutaj... Nie kasę, władzę nad całą Europą przejąć, bo Hitler też próbował, przejął całkiem sporo Europy. Tyle tylko, że to metoda militarna doprowadziła do skotłowania całej Europy, całe narody znienawidziły Niemców, a teraz nie. Nikt Niemców nie nienawidzi, wszyscy tam ze wszystkimi się kochają i tak dalej. Z komputerem, Rusek przyszedł z bronią, a teraz tak to wygląda. Proszę państwa, no to jest... Jestem szczery, a to jest... Nie, ale to wie pan, o takich rzeczach to trzeba było myśleć w 2003 roku, a nie teraz. No teraz też można, bo to trzeba jakoś z tej sytuacji wybrnąć, ale... Tak pan mówisz. Ile tu nawet w Głogowie? Szkoła, hala sportowa, boisko, fundowąca, Unia Europejska.
Ale dobrze. Ale ty unikasz pieniądze oddać, tak pan mówi. Tyle milionów jest długu. Przecież to Polska musi oddać te Unii. One sfinansowały. Nie, to nie z tego powodu, proszę pana, bo ja mówię o karach, które zostały nałożone na Polskę z dwóch powodów. Jedna za niezamknięcie kopalni Turów. No to tam było 69 milionów. Jedna osoba może zamknąć taką kopalnię. No, czy to jest praworządność jakoś? Czy proszę nie pana, trzeba odwalić tej Unii? No, proszę pana, no dobrze, tylko powiem, o tym trzeba było myśleć 20 lat temu. Jeszcze myśleć, żeby jeszcze gorzej nie było. No to, ale to teraz, no kto ma myśleć, jak już, wie pan, jeszcze jedna rzecz. Nie, profesor Bielamski ma przepisy. Jeszcze jedna rzecz. No, w 90 roku Radek Sikorski, jeszcze był normalnym człowiekiem wtedy, przeprowadzał wywiad telewizyjny z Henry Kissingerem. No i tam pyta go między innymi o to, czy te kredyty, jakie państwom socjalistycznym Zachód dawał w latach 70. w ramach Detente, to wynikały z dobrego serca, czy też towarzyszyła temu jakaś polityczna kalkulacja. I Kissinger bez wahania powiedział, oczywiście, że towarzyszyła temu kalkulacja taka, żeby uzależnić te państwa od kroplówki finansowej z Zachodu, a jak już się uzależnią, tak jak narkoman od narkotyku się uzależnia, to wtedy zacząć im stawiać warunki polityczne. I z Unią jest tak samo. Polska jest uzależniona tak jak narkoman i już bez tego narkotyku się obejść nie może, bo nie dostanie, na razie zablokowane jest prawie 800 miliardów złotych. Prawie 800 miliardów złotych, czyli tak jakby dwa roczne budżety państwa. No i nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić, bo Komisja Europejska postanowiła, rząd mówi, nie będziemy tych kar płacili. Wcale nie musimy. Komisja Europejska ogłosiła, jak tylko kary zostały nałożone, że Komisja Europejska sobie potrąci to z tych sum, które Polsce się należały. Także zobaczymy ucho od śledzia. Jak jeszcze to dłużej trochę potrwa, no to nie będzie 200 milionów euro, tylko będzie 300 milionów euro, bo rząd się nie może zdecydować, który projekt ustawy o Sądzie Najwyższym przyjąć. Także nie, no to właśnie, to jest właśnie ilustracja tego, że rząd sobie nie radzi dobrze z tymi problemami. Sobie nie radzi, bo piąta kolumna odżyła. To znaczy co? Piąta kolumna odżyła. Jak co? Nie wie pan, że to piąta kolumna? No wiem, co to jest piąta kolumna, ale kogo konkretnie ma pan na myśli? A wszystkich tych, co skakają, te kobiety, co tam skacze, co za dobrym jakimś posunięciem i głosować pora za pora, to co się robi? Ale proszę państwa, te panie, które tam kicają, to one nie mają wielkiego wpływu albo nawet żadnego na to, co państwo polskie robi. Bo decyzje nie są podejmowane. Nie. Decyzje nie są podejmowane na ulicy, tylko decyzje są podejmowane w rządzie. I jeżeli rząd. Proszę? Praworządności znowu. Inni krzyczą, że w Polsce nie ma. No. Proszę pana, każdy pretekst jest dobry, jeżeli trzeba jakieś państwo wziąć za mordę. To każdy pretekst jest dobry. I my właśnie zostaliśmy wzięci za twarz. I dużo jest takich zdrajców naszych. Można to tak powiedzieć. No dużo jest. No, dużo jest, ale no i co z tego? Bo mogą. Bo mogą, bo nikt ich za tyłek nie bierze. No nikt ich za tyłek nie bierze. Panie redaktorze, chciałbym zadać jakby dwa pytania. Pierwsze dotyczy osoby Donalda Trumpa, jego szansy na kandydowanie jako prezydenta USA i możliwego zwycięstwa. A drugie pytanie jest takie, czy jest kandydat, który jakby stara się teraz o nominację, no bo kandydaci nie są teraz jeszcze wybrani, który mógłby odrzucić roszczenia żydowskie wobec Polski, który by ich po prostu nie podnosił.
Proszę pana, no ja nie znam tak dobrze stosunków amerykańskich. Mogę powiedzieć tak, że pani Hillaria Clintonowa, która prawdopodobnie dostanie nominację Partii Demokratycznej w tych wyborach, jak na stanowisku sekretarza stanu pokazała, że Polskę traktuje wyłącznie jako skarbonkę dla Żydów. Ja co do niej nie mam żadnych złudzeń. W związku z tym, jak byłem w Ameryce, to miałem spotkania w wielu miastach tam i zaklinałem Polonię tamtejszą na wszystkie świętości, żeby przynajmniej w tej sprawie przemawiała jednym głosem. I właśnie wskazywałem na Hillarię Clintonową, że Polonia nie powinna jej popierać. Mało tego, powinna jakaś organizacja polska, taka, która no wiarygodnie może to powiedzieć, powinna uprzedzić Partię Demokratyczną, kierownictwo Partii Demokratycznej, że jak dostanie nominację Hilarzyca, to niech nie liczy na 5 milionów polskich głosów. To mogłoby ich zreflektować. Być może nie, ale te. Natomiast co do Trumpa, no on na razie idzie jak tornado i zdeklasował tych wszystkich swoich konkurentów, ale słyszałem, że establishment Partii Republikańskiej zaczyna kręcić na niego nosem. No, nie wiem, kogo by wystawili jako nominata w sytuacji, kiedy Trump wygra, bo Trump i bez takiej nominacji może by startować przecież. Może by startować bez takiej nominacji. Proszę. No wie pan, nie wiem, no, ale nie ma prawnych przeszkód. Prawnych przeszkód nie ma, więc to jest taki człowiek, że on może się na to ważyć, wie pan. I wtedy oczywiście dla Partii Republikańskiej jest katastrofa na 100% pewna. Więc mają nad czym teraz deliberować. Co więcej, jeżeli establishment partyjny by go odrzucił, to może wywrzeć odwrotny efekt od zamierzonego. To wtedy zwykle ludzie powiedzą, aha, to w takim razie my tu Trumpa poprzemy. No to wie pan, to łaska pańska na pstrym koniu jeździ, a już zwłaszcza, wie pan, to jest nie do przewidzenia. Nie do przewidzenia. Więc ponieważ ja o Trumpie nic nie wiem, to, a o Hillarzycy to wiem, no to wydaje mi się, że Trumpa, bo w ogóle chętniej kibicowałbym Partii Republikańskiej niż Demokratycznej, bo to już jest komuna tam, że lewe skrzydło Partii Demokratycznej już jest komuna po prostu już w czystej postaci, znaczy w nieczystej, przepraszam, no, w brudnej, brudniejszej postaci. A ten, no to nie wiem, to jest zagadka, co on tam będzie robił tak naprawdę. Jedna jest rzecz, że prezydent Stanów Zjednoczonych to nie jest, znaczy mówiłem tutaj, że ma dużą władzę i tak dalej, ale nie jest wszechmogący. Tam też jest wiele ośrodków władzy. Jest świat finansów, jest armia, są tajne służby. No jest parę ośrodków władzy, od których tam prezydent, nie to, że jest uzależniony, ale musi się z nimi liczyć, po prostu z ich opinią się musi liczyć. Przemysł, no krótko mówiąc, wiele jest takich tych. Media też. No i Żydzi, AIPAC jeszcze, to też, no jest to, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, to po prostu jest. A w polityce fakt, to tak jak w religii dogmat, nie dyskutuje się z nimi, po prostu przyjmuje się do wiadomości, prawda? Więc to podam przykład, jak była pierwsza kadencja prezydenta Obamy. On kompletował sobie personel w Białym Domu. No i tam szefa administracji, miał kandydaturę własną na szefa administracji Białego Domu. To niby nie jest nikt ważny, ale on mówi prezydentowi, kiedy jest ciemno, a kiedy jasno. Także niby nic, ale dużo może, bo on decyduje o tym, kto ma dostęp do prezydenta, więc filtruje od razu informacje. I miał własnego kandydata, prezydent Obama. No to co się okazało? Ano jakieś dziecko sobie przypomniało, że 40 lat temu ten ich je molestował. No to straszna rzecz, no tamten w ogóle już nie chciał nic, aby tylko, że się na tym skończyło, że już tego Staniska nie może robić. Następnego miał. No to się okazało, że żonę bił tamten następny.
no to już też nie może. Wreszcie trzeciego nawet jeszcze miał taki, jakiegoś w zanadrzu. No to okazało się, że ten trzeci nie zapłacił podatku od jakiejś służebnicy domowej. I w rezultacie szefem administracji Białego Domu został były oficer wywiadu izraelskiego z Chicago. No tak, to prezydent też tam musi się liczyć z pewnymi tymi uwarunkowaniami, także no ten już nie jest tam tym szefem administracji, ale był, pierwszym był, tak. Także o Trumpie wiem mniej i to w moich oczach, no kibicuję mu, bo już o Hillarzycy tyle wiem, że już, tak. Tak, tak, więc już znam ją jak zły szeląg, także niczego dobrego się po niej nie spodziewam.